Niedaleko Starogardu Gdańskiego malownicza miejscowość Rokocin się znajduje, a w niej centralne miejsce publiczna szkoła podstawowa zajmuje. Nasza wspaniała szkoła w Rokocinie z szerokiej gamy zajęć dodatkowych słynie. Miła atmosfera w szkole powoduje, że każdy przybywając tu świetnie się czuje. Młodsze dzieci zawsze są do i ze szkoły przywożone, dzięki czemu bezpieczne dojazdy mają zapewnione. Z nowego placu zabaw dzieci często korzystają. I dużo frajdy ze spędzania czasu na świeżym powietrzu mają. Dzieci na przerwach wesoło czas spędzają. Spacerują, jedzą śniadanie i o wszystkich ważnych życiowych sprawach rozmawiają. Nauczyciele wszelkich starań do przygotowania lekcji dokładają, dzięki czemu dzieci chętnie wiedzę przyswajają. Tablica interaktywna sprawia, że zajęcia bardziej atrakcyjne się stają, a uczniowie bardzo chętnie na lekcje z jej zastosowaniem uczęszczają. Dzieci z pierwszej klasy zajęcia w ramach projektu Przyjaciele Zipiego mają, podczas których o tym, jak radzić sobie z różnymi emocjami, rozmawiają. Nauka przez zabawę to motto kółka ekologicznego. Na tych zajęciach uczniowie zawsze dowiedzą się na temat przyrody czegoś ciekawego.
nowa pracownia wyposażona w 20 komputerów powoduje, że każdy uczeń na zajęciach z informatyki przy swoim stanowisku indywidualnie pracuje. Dodatkowe zajęcia plastyczne to gratka dla uczniów z artystyczną duszą. Tematyka zajęć i zastosowanie różnych technik sprawia, że one ciekawe być muszą. Duże klocki placówka w ramach programu Radosna Szkoła otrzymała i w czasie wspólnych zabaw korzysta z nich szkoła cała. Na zajęciach sportowych uczniowie różne dyscypliny trenują, a potem swoją świetną kondycją i niesamowitym wigorem wszystkich zaskakują. Lata temu kółko taneczno-wokalne w szkole powstało, które już nieraz szkolną uroczystość swoimi występami uświetniało. Dziewczęta różne style taneczne trenują, a później na konkursach i przeglądach swoje umiejętności prezentują. Publiczna szkoła podstawowa w Rokocinie to najlepsza podstawówka na świecie. Drugiej takiej w całej Polsce nie znajdziecie.